Mamy godzinę 8. Ja muszę iść się ogarnąć, bo za chwilę będę musiała wyjść do pracy. A dzisiaj chcę Was zabrać ze sobą i pokazać Wam, jak wygląda w ogóle taki dzień trenera, co robię, gdzie jeżdżę, kogo trenuję i tak dalej. Także zapraszam Was do oglądania. Co ze mną jest na takie treningi, mój taki niezbędnik trenera. Zawsze zabieram ze sobą oficerki, w razie czego, gdyby trzeba było wsiąść takiego konia. W związku z tym mam też zawsze kask. Kask, co my tu mamy dalej? Kamizelkę, w razie czego, gdyby było chłodno. Mam tutaj też jakieś dwie zapasowe bluzy. Czapkę z daszkiem. Mamy też chusteczki do czyszczenia butów. Rękawiczki, ostrogi, tu mam jeszcze jakąś szmatkę do butów, nerkę, pudełko, nie wiem, chyba ze smaczkami i zestaw do prowadzenia treningu, taki zestaw jakby głośno mówiący, żebym nie musiała krzyczeć. To wezmę od razu za sobą, bo pewnie muszę go podładować standardowo. Dobra, wszystko mam chyba zapakowane, więc możemy ruszać na pierwszy trening. Że lubię zaczynać dzień od kawy, no to jadąc na treningi często korzystam sobie z McDonalda i wjeżdżam tutaj po moją ulubioną kawę latte. Dzień dobry, czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, poprosiłabym jedną dużą kawę latte. Obowiązkowo musiałam wziąć sobie hologram, żeby tam dostać za jakiś czas darmową kawkę. Kawa już jest, możemy jechać dalej, także lecimy na pierwszy trening. Dojazdy na treningi zajmują mi z reguły dość dużo czasu, bo jest to między minimalnie 15 minut, a maksymalnie tak około godziny. W związku z czym dość dużo czasu w ciągu dnia spędzam w aucie. A konie to jest jakby nie jedyna rzecz, którą się zajmuję, także z reguły czas ten spędzam wisząc na telefonie. Może nie dosłownie, no bo oczywiście mam zestaw głośno mówiący w aucie i poświęcam ten czas na ogarnięcie innych spraw. Właśnie dojeżdżamy na trening do pierwszej osoby dzisiaj, a będzie to Kaja, którą może kojarzycie z mojego Insta, zaraz ją poznacie. Powiedziałam wczoraj Kaji, że będę dzisiaj coś nagrywać i chyba wzięła to za bardzo do siebie i jeszcze się szykuje, więc idę zobaczyć, gdzie ona jest. Okazało się, że po prostu jestem ślepa i jej nie widziałam, także pozdrawiam serdecznie mój super wzrok. Wracam na pracę. Dobra, znaleźli się. Okazało się, że Kaja jednak nie czyściła konia. Właściwie jest fatalnie brudny. Nie wiem, czy to widać. Teraz zobaczcie z bliska. Ale to nic, i tak jest piękny. Nasza brudna gwiazda. Hej, siwy. O, cześć, piękny jesteś, no. Czyścioszek. Cześć, Kaja. Dam Kaji zestaw. Proszę bardzo, ubieraj się. Ale jesteś brudas. Ale chociaż jest kolorystycznie meczy-meczy. Chociaż tyle z tego wszystkiego. Ale...
dawaj ucho. Co, brudasku? Trochę brud z ciebie wyszedł, widzę. Dobry koń. Dziękuję. Pa. Pa, siweczku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jestem po pierwszym treningu. Idę do auta i jadę dalej. Zawsze jak umawiam się na treningi, to staram się to ogarniać tak, żeby mieć mniej więcej po drodze, czyli nie musieć robić aż tylu kilometrów, ile normalnie bym robiła, także tutaj mniej więcej w okolicach mam kolejną osobę w treningu, więc jadę teraz do niej. Myślę, że możecie ją nawet znać. Osoby nie tylko jeżdżące ujeżdżeniowo, ale również trenujące skoki lub WKKW. No i teraz właśnie jadę na trening do osoby, która startuje w konkurencji WKKW, także będziemy sobie dzisiaj trenować troszeczkę ujeżdżeniowo, zresztą zobaczcie, co dzisiaj dla niej przygotowałam. Miejsce, jestem chyba wcześniej, więc idę zobaczyć, gdzie jest Ola. Zobaczcie, jak to jest ładnie. O, już ją widzę. Szykują się dziewczyny. Zobaczcie, do kogo przyjechałam. Cześć, Dilka. Hello. O, a tam się Ola pokazała. Hej, cześć. Dila mnie zaraz ugryzie. Dila, potem hej, Ola. Oczywiście, że koń ważniejszy. Dila zaraz mnie ugryzie, bo Ola i podpina popręg. Cześć. Tak, ona się przywitała też. Dzień dobry. Jestem Leniem i gonię Olę autem na trening. Nie chce mi się tyle łazić. Także zaraz będziemy zaczynać. Będą dziewczyny wystrojone. Będziemy je śledzić teraz. Chodź, Olka, dam ci zestaw. Dilusia. To słodziaku. Bo ci czopka odstaje. Właśnie skończyłyśmy trening z Olką i Ola z Dilą będą wracać teraz już do stajni, a ja będę jechała dalej. A ja wracam do spania, bo po treningach z Natalią to jestem tak przemęczona zawsze, że już nie mam nic po prostu, nie mam na nic siły, ale dzisiaj mam fizjoterapeutę, to mi pomoże, bo umieram. A Dila? A Dila ma fizjo w poniedziałek i miała wczoraj, także ona jest wymasowana, idealnie na trening dzisiaj była gotowa i będzie w poniedziałek. Za to ja potrzebuję natychmiastowej pomocy po treningach. Ciekawe, kiedy Natalia będzie miała fizjoterapeutę. No. Teraz miałam jechać na kolejne dwa treningi do dwóch koni skokowych.
ale mam dzisiaj kowala, w związku z czym mamy trening przełożony, także teraz jest chwila przerwy i lecę do domu, do mojego dziecka, chwilę się z nią pobawić. Właśnie się przed chwilą tak zamyśliłam, że pojechałabym do Wrocławia. Zamiast wracać do domu, bym pojechała jeszcze dalej, więc nie mogę chyba za dużo myśleć. Właśnie myślę o tym, co jeszcze powinnam wam dzisiaj nagrać i... O, nie wychodzi to na dobre. Poznań, moja droga, Poznań. Tutaj. Tu miałam skręcić. Tam. A ja pojechałam na Wrocław. Dobrze, że są ronda i można zawracać. Ja już po przerwie i znowu wsiadam do auta, jadę dalej na treningi. Za moment, kiedy potrzebuję moje buty, bo muszę wsiąść na jednego konia. Także właśnie po to mam cały sprzęt do wsiadania, w razie co. Idziemy po Siwka. Siwy! Hej! O, widzę, że jesteś specjalnie czysty z okazji tego, że ciocia wsiada. Dante! Ej! Chodź tutaj do mnie. Chodź, chodź. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, różowy nosku. Cześć. Robi am-am. Pamiętajcie, żeby zawsze jeździć w katku, bo nieważne jak grzeczny jest koń, zawsze może się pod koń zrobić wam krzywdę, więc lepiej koń z koń nie da.
Siedzę już na siwku. Dzisiaj będziemy sobie pracować z takimiś podstawowym, czyli klasycznie jak ze mną. Zobaczymy, jak będzie dobrze chodził, to może sobie porobimy coś więcej. Ale bez żadnej presji. Siwku w ogóle jest jednym z moich ulubionych koni do pracy. Bardzo lubię na nim jeździć, jest mega przyjemny i taki współpracujący. Zobaczcie. I generalnie jest mega kochany i grzeczny. Dużo umie. Także, znaczy dużo umie. Uczyliśmy się w sumie trochę przez trening ze mną. No i naprawdę jest fajny koń. Zobaczcie sobie troszeczkę jak chodzi. Pojeżdżony. Ja już nabrałam koloru buraka, ale chodził fajnie. Myślę, że widzieliście na nagraniach, że wyglądał całkiem przyjemnie. Jest mega ciepło, więc on też jest dosyć spocony i zgrzany. Ale zadowolona z roboty. Wykorzystując to, że jeszcze startuję na siwym, od razu wam powiem o parze, którą za chwilę będę miała na treningu. Jest to Wiki ze swoim koniem, który przyjeżdżał do mnie aż z okolic Krakowa. W ogóle jakoś tak dziś się stało, że właśnie przyjechałam teraz na trening. I normalnie treningi prowadzę jej online. Trenujemy raz w tygodniu. Pokażę wam w ogóle, jaka jest różnica, jak się zmienił koń w tym czasie. Bo naprawdę po nim to mega widać. Jest to młody, 4-letni wałach. Bardzo, powiedziałabym, że humorzasty. Próbował się mnie pozbyć na naszej drugiej wspólnej jeździe. Także bywa wesoło. No ale jestem ciekawa, bo Wiki, z tego co widziałam na treningach online, zrobiłam mega duży postęp z nim. Także za chwilę zobaczymy, jak to wygląda teraz po paru miesiącach, po tym jak ostatnio się widziałyśmy na żywo. Siema dzieciaki. Proszę. Hello. Czyli dziecko nasze, słodkie. Będziesz grzeczny? Miejmy nadzieję. Teraz zobaczymy. Chodź tutaj. Chodź, dobry koniku. Ja masz ryjka słodkiego, tak? Tak, jestem dobrym koniem. Rzadko, rzadko. My z Wiki już wracamy do domu, jedziemy troszeczkę pomieszkać. Odebrałam ją już od babci, także jedziemy do domku. No, tak
skrócie mieliście, jak wygląda mój dzień. Poznaliście kilku z moich podopiecznych. Jest ich dużo więcej, więc jeżeli Wam się podobało, no to możemy w jakiś sposób zacząć nową serię odcinków. Także dajcie znać, czy Wam się podobało w komentarzu. No i zapraszam, tak jak zawsze, do subskrypcji i obserwujcie dalej, co się będzie działo. Na razie.